Witam Was w kolejnym dniu. Siatkę mamy w takich oto przyszła rolkach i zapinana jest na takie haczyki. Ja sobie je odginam i elegancko wychodzi. Siatka ma 50 metrów, rozstawoczek 15 na 15, a górą jest 20 na 15, chyba coś takiego. I zostały nam jeszcze dwie strony do obłożenia siatką, czyli to od tego pola i to od lasu. Ta od lasu jest króciutka i na niej raczej będziemy resztki siatki wiązać, bo tutaj będę chciał całą jedną długość zrobić, później ile zostanie, to drugą siatką. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj z tej strony, tak jak mówiliśmy, będzie bramka. Czyli tu jakoś trzeba będzie właśnie zrobić, żeby jakieś zagięcie na tym słupku. Tylko nie wiem właśnie, jak to zrobić, żeby było... No widzicie, będzie... Jest tak, jest teren. O, teren jest do góry. Tak pod skosem. I tu jest już prosto, nie? Czyli ten skos i tu by wyszło szachermacher na tym słupku. Więc nie wiem, czy przypadkiem nie rozciągnę tak do wysokości na dwa słupki, do tego i tego, nie rozciągnę, nie naszpanuję, a tam co dopiero podwiążę pod sam koniec, nie? I będę kombinował z zagięciem. Tu jak ma w miarę równo, to szkoda, żeby później siatkę cały czas krzywo mieć. Zeszło mi tam około 2 godzin, tam robiłem 2 godzin, to robiłem dzisiaj od 11 godziny. Udało mi się dokończyć i mam tutaj jeszcze do zrobienia, do przypięcia ten słupek, ten co jest siatka rozciągnięta i 5 dalej. I tam będzie zakończenie i bramkę kiedyś się zrobi, ale to będzie z oddzielnej siatki. Tu będzie zawiązana po prostu siatka zakończona na słupku. Nie będzie tak jak tam z tamtej strony, tylko inaczej. No i będziemy mieć siatkę już tu generalnie zrobioną, jeszcze będzie cała linia do góry. No chwilę tam zejdzie, może się gdzieś uda, może nie, bo nie wiem, jak będę miał z czasem później. Jeszcze muszę tę siatkę tutaj od baranów przenieść już tam na dół, żeby one już tam chodziły i żeby coś darły, bo tu już można powiedzieć, że bardzo dobrze zrobiły. I to bardzo ładnie, bardzo dobrze wykoszone. Patrzcie, jak ładnie wydarte. Trawa do gołego prawie, znaczy do gołego, no. No ładnie. Wykaszareczką, w któryś dzień przyjdę i poprawię. I żeby było elegancko przygotowane do sezonu już kolejnego. Albo kosiarką na kółkach, zobaczymy. Także fajnie już trawa rosła, była świeżutka na wiosnę. No, i co? I współdziałowca dzisiaj mam znowu. O, zobaczcie. Znowu kotek, tylko ze mną drugi robi dzisiaj. Łasi się. Cały czas mruczy ładnie. Dobra, do roboty się zabieram, bo czasu mało. No i ostatnia długa prosta. I będziemy później jeszcze izolatory wkręcać słupki, żeby barany nie podchodziły za blisko i ten. I nie skubały po prostu, raczej nie skubały, nie rozciągały siatki, nie? Ale to jeszcze będzie może w kolejnym sezonie, nie teraz, albo w tym się przygotuję, a w kolejnym się to dopiero zamontuję, bo tak samo, żeby koło siatki obgryzły, bo co tam, niech będzie pięknie, ładnie, nie? Bez pryskania jak na razie. No i tutaj nie wiem, ile mi tu powinno zejść. Tu mam jedną rolkę, tu może będzie z 70 metrów, czyli liczyłem, że rolka tam była 2 godziny, 3 godziny, może w 3 godziny się wyrobię i byłoby fajnie. Ladies and gentlemen! Skończyłem, jest 15, byłem jeszcze na obiedzie. Zaszło dłużej niż planowałem. Musiałem spacerować, tu jest takie łączenie, kurczę, brakło mi 1,5 metra. 1,5 metra mi brakło, żeby tu dokończyć do tego słupka. Siatka skończona, naciągnięta w miarę. Jeszcze są delikatne poprawki, ale to już jak przy okazji się będzie gdzieś szło czy coś, to wtedy się poprawi, ale ogólnie jest dobrze. Ogólnie jest dobrze. No, całą rolkę musiałem przenieść, bo nie wiedziałem, ile mi braknie, a miałem dwa słupki tam miałem właśnie tam, o, tu tego i tego miałem jeszcze do zawiązania,
a zostało potąd, tutaj potąd, więc musiałem całą przynieść, bo nie wiedziałem dosłownie ile mam na rolce, nie chciało mi się liczyć, więc jak się nie chce liczyć, to trzeba no inaczej, no, trzeba sobie radzić. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę do góry, zostawcie subskrypcję i w przyszłości będę starał się chociaż jeden film w tygodniu albo jeden film w dzień, ale to już będzie kosztowało więcej czasu, więc nie obiecuję nic. Jeszcze was zostawiam z tym widokiem.